Jaké máš z těch prvních chvil, prvních hodin, prvních dnů pocity? Ja może bym zaczął od idei tego festiwalu, bo uważam, że ona jest po prostu bardzo dobra. Dobra, no tak jak brzmi dobromyśl, prawda, że my mówimy, ty mówisz w tym festiwalu o dobrej myśli, czyli o pozytywnej energii, o pozytywnych zachowaniach, pozytywnym życiu, czyli mówisz o czymś, czego dzisiaj w życiu generalnie brakuje. I myślę, że w związku z tym ta idea po prostu jest absolutnie potrzebna w przestrzeni zarówno Czech, jak i Polski, jak i właściwie całej Europy. No i teraz w związku jakby z tą ideą festiwalu, kiedy pojawiam się na takim festiwalu ja i nasza tutaj polska ekipa, no to właściwie przyjechaliśmy z takim dobrą myślą, czyli z dobrym nastawieniem, z pozytywnym nastawieniem, żeby się spotkać się w sensie ludzkim, czysto ludzkim, jak również spotkać się w sensie energetycznym, ale też artystycznym, bo my mówimy o festiwale filmowym, prawda, mówimy o festiwale filmowym, podczas którego oczywiście odbywa się cała masa różnych imprez towarzyszących, bo to pojawia się teatr, pojawia się performance, pojawia się wystawa, z tego co zauważyłem, pojawia się zlot, nie wiem jak powiedzieć, tych samochodów, więc to wszystko jest otoczone po prostu dużą ilością imprez, które generalnie powodują w nas dobre samopoczucie. Vy jste dovezli také ukázku nějaké polské tvorby. Co tam je zajímavého? Vím, že jste dovezli trailery. Jaké to jsou trailery z Vjostuny? Postanowiliśmy po rozmowie tutaj z tobą, z szefem festiwalu, że pokażemy takie zwiastuny, których nie ma w tej chwili w obiegu, prawda? Nie ma w telewizji, prawda? Bo te współczesne, dzisiejsze każdy może obejrzeć, czy w internecie, czy w telewizji, czy też w kinie, więc wybraliśmy zwiastuny takie, które no powiedzmy z lat 80., z lat 90., których już właściwie nie możemy oglądać w tych mediach, o których powiedziałem. Z drugiej strony pokażemy cały zestaw animacji zrobionych w takiej największej chyba polskiej wytwórni, która się nazywa Semafor, to jest wytwórnia z Łodzi. I te animacje są różnego jakby rodzaju, robione różną jakby techniką. Chodzi o pewien taki przekrój, bo oczywiście wiadomo, że tych animacji jest cała masa, bo to kilkadziesiąt lat działalności tej wytwórni. Więc wybraliśmy taki zestaw, żeby się zorientować, no, co w ogóle się robi w tej wytwórni. I trzecim takim elementem filmowym to jest Matka Teresa od kotów. To jest film, który nomen omen zdobył Grand Prix w Karlowych Warach. Niestety nie udało się zaprosić tutaj reżysera, ale mamy kompozytora, który stworzył muzykę do tego filmu. I poza tym pokazujemy jeszcze, jako w ramach tego Dnia Polskiego, pokazujemy też rodzaj takiego, ja bym to nazwał performancem teatralnym, czyli nie będzie to spektakl, nie będzie to taki czysty performance, będzie to performance z elementami jakby teatralnymi, gdzie kompozytor właśnie muzyki do filmu Matka Teresa zagra na żywo podczas tego performance'u. Máme před sebou další léta, další měsíce, budeme dál spolupracovat, dál se budeme vídat na festivalu Dobromysl, dál se budeme vídat na festivalu Zvěstunov. Ja jestem przekonany, że powinniśmy pracować, zresztą przeprowadziliśmy też taką dyskusję w pewnym momencie, że jakby te dwa nasze festiwale, te dwie nasze mentalności jakby trochę różne, one mogą jakby dać pełny obraz jakby tego, o czym na początku mówiliśmy, czyli tej dobrej myśli, bo jeśli my mówimy o dobrej myśli, to ona musi mieć kontekst. Kiedy my wiemy, że jest dobra myśl? No kiedy my poznamy też złą myśl, prawda? I jeśli my zderzymy te dwa elementy, to wtedy może powstać jakby pełny obraz jakby tego, o co tobie chodzi jakby w tym festiwalu. A tak jak się śmiałeś trochę z Polaków, że ci Polacy robią trudną, ciężką sztukę, więc jakby w tym sensie my stajemy po tej złej stronie, a ty stajesz po tej dobrej stronie. Ale suma tego absolutnie daje nam taki, tak jak powiedziałem, pełny obraz, a w związku z tym jakby zatem ta nasza współpraca powinna moim zdaniem się rozwijać. Co więcej, też państwu zdradzę, że rozmawialiśmy z Oldą, że my chcemy połączyć w jakimś sensie te nasze festiwale i pojechać nie tylko do Polski, nie tylko do Czech, ale rozmawiamy o wspólnym programie, który pokażemy w Rzymie prawdopodobnie w przyszłym roku. I do tego zmierzamy, a w związku z tym te następne miesiące musimy pracować, zastanawiać się, jak to zrobić właśnie w przyszłym roku. Polski artyst Robert Balinski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.